Środa, 14 lutego, czas na główne wydanie informacji. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. Dorośli o swoje zdrowie dbają, a przynajmniej powinni sami. Za dzieci muszą to zrobić inni. Chodzi nie tylko o zdrowie fizyczne, ale też psychiczne. W najbliższych tygodniach zadbać o to chcą władze Rybnika, a także Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, która bezpłatnie będzie badać dzieci na Stadionie Śląskim. Paweł Jędrusik. Od marca w Rybniku ruszy program wsparcia zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Brakuje nam tej odnogi związanej z terapią psychologiczną dla dzieci. Mamy wsparcie takie doraźne, które jest w szkole, które jest w poradni, ale potem nie było tej dalszej ścieżki. Miasto Rybnik chce zabezpieczyć 400 tysięcy złotych na tę terapię. Z takiej formy pomocy w Rybniku będzie mogło skorzystać 100 dzieci, które będą miały zapewnioną półroczną terapię prowadzoną przez psychoterapeutów. O tym, że dzieci i młodzież mają coraz częściej problemy natury psychicznej, świadczy statystyka w pobliskim szpitalu. Około od 5 do 7 dzieci w miesiącu jest przyjmowanych do naszego oddziału po próbach samobójczych. Zdarzało się też miesiące, że nawet ta ilość dzieci wynosiła 10. W skali kraju wiemy, że jest to problem też pilny i narastający. W wychwyceniu problemów mogą też pomóc pedagodzy w szkołach. Jeśli zauważą coś niepokojącego, mogą poinformować odpowiednie instytucje. Jednak nie zawsze jest to proste. Jest to wyzwanie, aczkolwiek każdy przypadek jest inny. Są dzieci, które są otwarte, które mówią o swoim problemie, które dzielą się ze swoimi problemami, z rówieśnikami, z wychowawcą. Wtedy nam jest łatwiej zadziałać, bo wtedy wiemy, że coś się dzieje. Ale są dzieci, które nie powiedzą o swoim problemie. Problemy, ale te fizyczne, chce rozwiązywać Akademickie Centrum Medyczne AWF Katowice. Na Stadionie Śląskim 23 lutego ruszą bezpłatne badania w zakresie wad postawy i otyłości. Dzieci będą przypisywane do 3 grup. Pierwsza to dzieci zdrowe, druga i trzecia potrzebujące pomocy, choć w różnym zakresie. To będą dzieciaki, które będą już miały znamiona pewnych wad postawy, jeszcze w niedużym zakresie. I te dzieciaki będą prowadzone przez nas w tematach związanych z rehabilitacją i zahamowaniu pewnych problemów, które będą znamionowały skoliozę. Z kolei do trzeciej grupy trafią dzieci z poważnymi problemami zdrowotnymi, które mogą wymagać na przykład operacji. Szczegóły akcji można znaleźć na stronie Stadionu Śląskiego. Na dobre rusza kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi. Ciekawie będzie w Gliwicach, bo tam o fotel prezydencki powalczą m.in. obecny wiceprezydent Mariusz Śpiewok oraz radna Katarzyna Kuczyńska-Budka, prywatnie żona Borysa Budki, która dzisiaj oficjalnie ogłosiła swój start. Paweł Jędrusik. Katarzyna Kuczyńska-Budka prezentowała dziś kandydatów na radnych ramienia Koalicji Obywatelskiej. Zbliżające się wybory samorządowe porównała do tych parlamentarnych sprzed kilku miesięcy. Po 21 naszej radości nie było końca. Jak Europa długa i szeroka, wszędzie rozlegało się i była słyszana nasza radość. Odzyskaliśmy demokrację, odbiliśmy Polskę. 7 kwietnia tak właśnie odbijemy, odbetonujemy Gliwice. Dziś kandydatka na prezydenta Gliwic pokrótce przedstawiła swoje najważniejsze postulaty. Składa się na nie 5 punktów. Pierwsze, mieszkalnictwo, po drugie dobra edukacja, ale też dbałość o te znakomite relacje, które mogą być z Politechniką Śląską. Po trzecie to zadbanie o przedsiębiorców, żeby nie byli oni solą w oku naszych jednostek, a stali się tym podmiotem, z którym wspólnie tworzymy nowe Gliwice. Po czwarte, o czym mówiliśmy i co jest dla nas niezwykle ważne, to by Gliwice były miastem, które jest przyjazne do życia. I po piąte, zadbanie o to, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z miasta. Rywalem Kuczyńskiej-Budki będzie m.in. obecny wiceprezydent Mariusz Śpiewok, który zyskał poparcie wieloletniego prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza. Mam konkretny program. To jest konkretna oferta dla miasta. To, że potrafię realizować program, który przedstawiamy Gliwiczanom, udowodniłem przez te 5 lat. Powstało naprawdę wiele inwestycji, bo to był mój zakres odpowiedzialności, które są z wizytówką miasta. Obecny wiceprezydent wymienia m.in. centrum przesiadkowe czy miejską obwodnicę.
Dziś Środa Popielcowa, zwana również Popielcem. To ważny dzień dla wiernych Kościoła katolickiego, ponieważ inauguruje Wielki Post. Praktykujący katolicy w tym dniu uczestniczą w nabożeństwach, podczas których kapłan posypuje ich głowy popiołem, co ma przypominać o ludzkich ułomnościach i konieczności pokuty za grzechy. Fatima Orlińska. W Środę Popielcową obowiązuje ścisły post, w czasie którego zaleca się powstrzymywanie od spożywania produktów mięsnych i ograniczenie posiłków do 3, w tym jednego dosyta. Wstrzemięźliwość ta ma służyć refleksji i stanowić symbol pokuty. To również przygotowanie do najważniejszego święta dla katolików. Za tą przemianą myślenia oczywiście muszą mieć nasze czyny, postawy wobec ludzi. I te 3 praktyki Wielkiego Postu, czyli właśnie post, modlitwa i jałmużna, one mają nam pomóc w tym, aby zmienić coś w naszej relacji do drugiego człowieka, to jest jałmużna, rozumiana szeroko jako dar nie tylko z tego, co mamy, ale dar naszego czasu, siebie samego po prostu. Popiół, którym tego dnia kapłani posypują głowy wiernych, pochodzi ze spalonych palm święconych w Niedzielę Palmową. Choć to gest symboliczny, dla niektórych niesie za sobą duże znaczenie. Pokorę ducha, ciała. No i wiadomo, że jak takie powiedzenie, jak umrzesz, to poproś się, powstanie z prochu. Jest to symbol przejścia z sytuacji, która była przedtem, czyli karnawału radości, do przygotowania do późniejszych okresów, czyli Świąt Wielkiej Nocy. Dla mnie to jest wyjątkowy czas, taki czas spokoju, wyciszenia się, taki czas, gdzie człowiek się musi nad sobą zastanowić. W czasach staropolskich Środę Popielcową poprzedzały tak zwane zapusty, dziś nazywane ostatkami, które kończą okres karnawału i hucznych zabaw. Dawniej, nawet na kilka dni przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, najadano się na zapas, a potrawy były przede wszystkim tłuste i obfite. Naprawdę poszczono, to znaczy odmawiano sobie posiłków. Gospodynie domowe przed przygotowując się do okresu Wielkiego Postu szorowały garnki, prawda, tak żeby nie została w nich nawet odrobina tłuszczu. Również niektóre miały specjalne garnki przeznaczone na ten właśnie okres. Dbały o to, aby wszyscy domownicy cały czas odczuwali głód. No i jedzenie było skromniejsze. To znaczy i tak było skromne, ale w tym okresie dodatkowo właśnie rezygnowano z masła, mleka, jaj, z nabiału. Tutaj wyjątki czyniono jedynie dla dzieci. Ponadto kiedyś w regionie śląskim w czasie Wielkiego Postu kobiety dbały o to, aby ich ubiór był dużo bardziej skromny i w ciemnych, stonowanych kolorach. 40-dniowy post, który rozpoczyna Popielec, to okres duchowych przygotowań do Wielkanocy, nawiązujący do pobytu Jezusa na pustyni. Nieodłącznym elementem okresu Wielkiego Postu jest w kościele fiolet, symbolizujący ducha pokuty. Gliwice otworzyły dziś oferty w przetargu na budowę nowego szpitala, który ma powstać w rejonie ulicy Kujawskiej, blisko drogowej trasy średnicowej. Chętnych jest 5 wykonawców, a inwestycja może kosztować prawie 1 000 000 000 zł. Karolina Komada. Ma mieć 356 łóżek, 12 oddziałów i w jednym miejscu skupić wszystko to, co obecnie mieści się w 2 lokalizacjach. W Gliwicach otwarto oferty w przetargu na budowę miejskiego szpitala, który ma powstać przy ulicy Kujawskiej. Sam budynek może kosztować około 350 milionów złotych, do tego całe wyposażenie i wszystko, co niezbędne w nowoczesnej placówce medycznej. Wszystko może kosztować nawet 1 000 000 000 zł. Oprócz pieniędzy zabezpieczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gliwic, część pieniędzy miasto chce pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy. Mamy pozytywne opinie 2 ministerstw, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Właściwego do Spraw Funduszy Europejskich, jeszcze poprzedniego rządu, że ten szpital jest potrzebny, że należy go wybudować, więc teraz tylko trzeba otworzyć to KPO. My jesteśmy w bezpośredniej procedurze korespondencji z aktualnym ministrem zdrowia, także spodziewamy się, że zostaną nam wskazane te możliwości. Przetarg ma zostać rozstrzygnięty w ciągu kilku miesięcy, natomiast budowa szpitala może potrwać nawet 5 lat. Po 30 latach Mały Książę wraca do Teatru Nowego w Zabrzu. W sobotę 17 lutego odbędzie się premiera inscenizacji tej słynnej baśni. Reżyseruje Cezary Domagała, który po raz kolejny podjął się próby zmierzenia się z kultowym tekstem. Przedstawienie będzie muzycznym spektaklem familijnym. Karolina Komada. Słonia połkniętego przez węża, bo mam za mało miejsca, a poza tym szukam przyjaciela.
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Ten i inne cytaty z baśni francuskiego pisarza Antoine de Saint-Exupéry już dawno weszły do codziennego języka. Wędrówkę po planetach Małego Księcia każdy może interpretować na swój sposób. Swoją interpretację ma też Cezary Domagała, który już po raz 15 realizuje spektakl Małego Księcia. Materiał, adaptacja w formie spektaklu muzycznego pozostaje ta sama, a to daje nam gwarancję atrakcyjności tego spektaklu, a przede wszystkim przyswajalności nawet przez tych małych widzów, które dopiero w późniejszym okresie sięgną po książkę Antoine de Saint-Exupéry jako pozycję lekturową w szkole. Choć dla reżysera zawarte w książce prawdy myśli i emocje są stałe i ponadczasowe, to inscenizacja, scenografia i kostiumy zawsze się różnią. Kostiumy są bardzo kolorowe. Na tle tych szarości chciałam, żeby się wyróżniały, żeby były intensywne, nasycone, żeby to były formy, które są trochę inspirowane rysunkami. Główni bohaterowie tak naprawdę wychodzą z rysunków Exuperego. Nie tylko stroje odgrywają istotną rolę w zabrzańskiej realizacji Małego Księcia. Szczególną uwagę przykuwają również piosenki i taniec. A co zobaczymy? Radość, emocje, bo to jest najważniejsze w ruchu. Te emocje, które przekazujemy tańcem, żeby to nie było, ja zawsze się tym kieruję, żeby to nie był tylko ruch dla ruchu, który jest bez sensu po prostu ruchem, tylko jednak coś wyraża. Tak jak piosenki w spektaklach muzycznych są kontynuacją dialogu, tak i w tańcu zawsze dla mnie ruch musi być po coś, musi wyrażać emocje, czy podkreślać tekst, czy charakter postaci. To nie pierwszy spektakl Małego Księcia na deskach Zabrzańskiego Teatru. W grudniu 1994 aktorzy odegrali sceny z baśni francuskiego pisarza. 30 lat temu reżyserem również był Cezary Domagała. To jest wielka szansa, żeby właśnie rodziną wybrać się na spektakl. I nikt nie będzie tego żałował, bo my dorośli, którzy w jakiś sposób obcujemy z literaturą piękną, no wiemy, słyszymy, czytamy to, co tam jest zawarte, ta filozofia. Filozofia życia, miłości, marzeń, strachu również. I pomyśleliśmy sobie, że dobrze jest wrócić do tego. Dobrze jest wrócić, ten tekst niesie naprawdę humanistyczne wartości. Premiera spektaklu odbędzie się w sobotę 17 lutego w Teatrze Nowym Zabrzu. To jest właśnie to, czego chciałam. Czy myślisz, że trzeba dużo trawy dla tego baranka? To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w środę. Jutro czekamy o stałych porach. Do zobaczenia.